raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy, dwa, jeden, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz. Jeszcze minutę mam. Tłumy ludzi, fotoreporterów czeka na minutę. To jeszcze policz do pięciu. Tłumy ludzi na rynku. I tak tutaj to właśnie bywa. Na zegarek patrzymy, już jest minuta, minęła. Pan fotoreporter. Szanowni Państwo, w imieniu gospodarza Solnego Ogrodu, pana burmistrza Stefana Kolabińskiego, w tym dość kameralnym gronie witam na otwarciu wystawy przygotowanej przez krakowski oddział IPN-u, którego reprezentantem na dzisiejszej uroczystości jest pani Cecylia Radoń, zastępca dyrektora oddziału IPN w Krakowie. Wystawa, o której za chwilę Państwo więcej usłyszycie, tak jak wspomniałem, to wspólna inicjatywa IPN-u i Urzędu Miasta Bochnia. Zapraszam do mikrofonu pana burmistrza Stefana Kolabińskiego. Pani dyrektor, szanowni zgromadzeni. Otóż kilka miesięcy temu otrzymałem propozycję, aby zorganizować i pokazać na rynku bocheńskim wystawę, która będzie mówiła o czasach, które sięgają głęboko w tym momencie w historii. Mówimy o czasach przedwojennych, okupacji hitlerowskiej i tym okresie takim przejściowym. Natomiast zaintrygowało mnie to wszystko z tego względu, że mało wiemy na temat, generalnie na temat tego, co działo się i jak działo się wtedy, kiedy była dramatyczna sytuacja dla naszego narodu. W jaki sposób to funkcjonowało? Jakie losy spotykały tych, którzy byli naszymi sąsiadami, naszymi wspólnikami, tymi, którzy... Jeszcze się nie skończyło, gdzie pani ucieka? W tym mieście żyli, tymi, którzy rozwijali to miasto i tworzyli jego dobrobyt. Drodzy Państwo, ważne jest to, żeby nasi młodzi mieszkańcy miasta poznawali te okoliczności, które często determinują to wszystko, co dzieje się obecnie. Ta skomplikowana sytuacja międzynarodowa gdzieś tam uzasadnia konieczność poznania tego wszystkiego, co na tej wystawie można, proszę Państwa, zobaczyć. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej za zorganizowanie tej wystawy. Mam taką nadzieję, że to, co za chwileczkę usłyszycie od pani dyrektor, zachęci do tego, żeby zwiedzać tę wystawę, żeby zapoznać się z treściami, które ona niesie. To ważne przesłanie na przeszłość. Mówiące również o tym bardzo dobitnie, co, z czego wynika w teraźniejszości, a może wynikać również w przyszłości. Chciałbym Państwu przypomnieć o inicjatywie Trasy Pamięci, którą odsłanialiśmy kilka lat temu, o tablicy pamiątkowej na byłej Burznicy, obecnie o budynku prywatnym, a w okresie przejściowym budynku, w którym znajdował się Bank Polski. To świadczy wszystko o tym, że myślimy o przeszłości, że widzimy ciągłość, a przede wszystkim potrzebę przekazywania tych treści tym mieszkańcom tego miasta, w którym przyszło w tym momencie żyć. Serdecznie dziękuję za uwagę.